Cześć wszystkim. Witam serdecznie z chłodnego, nieco mroźnego Gdańska. Mamy dzisiaj w nocy było minus 3 prawie. I to tam nawet na południu. No słońce jak widać wstaje bardzo, bardzo leniwie. Jest daleko i nie świeci już tak mocno aż do 24 grudnia, kiedy będzie przesilenie i wtedy znów słońce zacznie wracać z powrotem tutaj bliżej północy i podgrzewać nas. Jak widzicie, jest puściutko na plaży. O, witam wszystkich w świetle wstającego słońca. No jest rewelacyjnie. Jest bardzo przyjemnie. Ziemia zmarznięta. I jakby ślady zachowane wszystkich, którzy tutaj byli. A ponieważ wilgotny był piasek, w związku z tym to po prostu się utrwaliło. No idziemy do samego morza. Spokojne, gociutkie, bardzo łagodne fale. Nic szczególnego się nie dzieje. No ja mam taki charakterystyczny piruk, ale przynajmniej jest mi ciepło, bo to już daje o sobie znać temperatura. I to już nie jest tak wesoło, żeby chodzić ubranym w miarę do figury. Ale jest za to bardzo przyjemnie, bo wymrożone jest troszeczkę tej wilgoci i nie ma takiego poczucia tego chłodu, bo najgorzej jak jest chłód i wilgoć, to wtedy daje się dość mocno we znaki, szczególnie nad morzem. No, tutaj pokażę wam teraz zaraz brzeźno, znaczy molo w brzeźnie, no i gdzieś tam hen w cieniu jeszcze Sopot daleko. I wszystko jeszcze śpi, bo słońce dopiero nieśmiało wstaje, a ptaki krążą szukając pożywienia. Także jeżeli ktoś ma jakieś dobre pożywienie, zdrowe, to może przyjść nad morze i pokarmić. Są różne gatunki, od mew przez wrony, co słychać. Konkurencja tutaj jest ogromna. A może, jak to może, szumi spokojnie i koi nasze nerwy i bardzo dobrze. To jest wspaniałe poczucie. Rewelacja. Tylko posłuchajcie, jak sobie szumi. Ale wspaniale wygląda ten wschód dzisiaj, bo niebo było bezchmurne, dlatego ta temperatura tak spadła. Także tu jeszcze na razie widzę, nie zamarza specjalnie nad brzegiem, bo czasami tutaj przymarzało, ale w tej chwili widzę, że jeszcze tylko nieznacznie na samym brzegu takie ślady lodu. Widocznie tu była jeszcze niższa temperatura niż gdzieś tam koło domu. No ale tu jesteśmy już na samym dole i to zimne powietrze spływa i składza. No rewelacja, to uwierzcie mi. Fajnie, że dzisiaj przyszedłem tutaj, naprawdę. Właśnie takie momenty, kiedy człowiek jest sam na sam z przyrodą, są rewelacyjne. Pozdrawiam was serdecznie z Gdańska i pomimo chłodu zapraszam, bo każdy wypad nad morze, no teraz tu nad zatokę, jak ktoś powie, no ale to jest też morze, jest fajny, miły, przyjemny, na pewno zdrowy i po oddychaniu takim powietrzem wyczyszczonym jest rzeczą bardzo dobrą dla organizmu. Pozdrawiam was serdecznie, życząc miłego dnia. Bawcie się dobrze. No pewnie życzenia jeszcze zdążę złożyć.
Także życzę Wam spokojnych zakupów, bez z nadmiernych emocji, bo wczoraj byłem w Gdańsku i wieczorem chciałem zrobić troszkę, sfilmować zdjęcia i inne rzeczy. Niestety były tak dzikie tłumy, bo na długiej podobno odbywał się godzinny koncert, darmowy godzinny koncert Mazowsza, że nie było gdzie palca wetnąć i zaparkować. Jechałem z moją żoną i naprawdę sama stwierdziła, że nie ma gdzie się zatrzymać. A poza tym akurat wczoraj było już chłodno i przebywanie przez ponad godzinę na długiej i słuchanie na stojąco, bez jakiegoś szczególnego ruchu, biorąc pod uwagę ilość ludzi, jaka tam była, no nie było jakąś perspektywą zbyt, że tak powiem, interesującą. Ale postaram się to zrobić dzisiaj wieczorem, mam nadzieję, że mi się to uda. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia życząc i na razisko. Cześć!